Załoga wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte była jedynym oddziałem Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej stacjonującym poza granicami Polski. W związku z tym, że otoczenie składnicy, czyli Wolne Miasto Gdańsk, było negatywnie nastawione do żołnierzy polskich, komendanci składnicy dbali o to, aby składnica była jak najbardziej samowystarczalna. W związku z tym na Westerplatte funkcjonowało gospodarstwo rolne, tak zwane Mikołajewo, oraz sady, które dostarczały warzyw i owoców. Utrzymywano trzodę chlewną, konie oraz krowy. Na Westerplatte były dwie kuchnie. Kuchnia dla szeregowych i podoficerów oraz kuchnia dla oficerów. W trakcie naszych badań archeologicznych prowadzonych na Westerplatte odkrywamy dużo przedmiotów związanych właśnie ze spożywaniem przez żołnierzy posiłków. Jednym z takich przedmiotów jest łyżka od polskiego niezbędnika wojskowego. Kolejnym przedmiotem, przykładem jest spód, dolna część menażki wojskowej polskiej produkcji. Na Westerplatte również była drużyna gospodarcza, która zajmowała się właśnie dostarczaniem wiktu dla żołnierzy. W skład tej drużyny wchodził starszy strzelec Władysław Okrasa. Władysław Okrasa urodził się 2 października 1916 roku. Był synem Tomasza i Sabiny z domu Mynś. Służbę wojskową odbywał w 36. Pułku Piechoty w Warszawie. Był to pułk Legii Akademickiej. Z wykształcenia był piekarzem i taką też specjalność wpisano w jego karcie ewidencyjnej. Kontynuował tradycję rodzinną, gdyż zarówno jego dziadek, jak i jego ojciec byli piekarzami. Chleb to tak naprawdę był jedyny produkt sprowadzany z terenu Wolnego Miasta Gdańska. Natomiast na 1 września zaplanowano pierwszy wypiek własnego chleba na Westerplatte. Niestety plan ten pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Najprawdopodobniej Władysław Okrasa zginął 2 września 1939 roku w wyniku bombardowania wartowni numer 5. Według relacji Westerplatczyków, właśnie około godziny 18, wówczas gdy nad Westerplatte nadlatywały samoloty nurkujące, bombardujące teren składnicy, zaczęto wydawać ciepłe posiłki zmęczonym polskim obrońcom. Wszystko wskazuje na to, że najpewniej to właśnie on dostarczył posiłek do wartowni, podczas którego spożywania bombardowanie zaskoczyło przebywających w środku wartowni żołnierzy. Dla większości żołnierzy, którzy wartowni bronili, był to ostatni posiłek. Za swoją ofiarność złożoną dla ojczyzny został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy.